And now for something completely different. Przygotujcie się na dużą dawkę antycznych sucharów. Jaki obraz macie w głowie, gdy przychodzi wam na myśl starożytna Grecja albo starożytny Rzym? Wyjątkowa architektura, posągi mitycznych bogów i herosów, epickie bitwy, a ludzie? Mędrcy i mówcy, wojownicy i wodzowie, ludzie dostojni i poważni. Wysoka kultura osobista, polityczna, społeczna i filozoficzna. Kultura przez wielkie K. Trochę tak, jakby całe miasta były postawione na piedestałach, a człowiek musiał chodzić zawsze wyprostowany i być uosobieniem wszelkich cnót. Ale czy tak rzeczywiście było? Oczywiście, że nie. To byłoby absurdalne, ale edukacja nam trochę taki obraz wpoiła. Jasne, w teatrze można było obejrzeć komedię Arystofanesa, a po rynku chadzał Diogenes, który stroił sobie żarty z ludzi. Ale nadal to były komedie w teatrze, a Diogenes zapisał się na kartach historii, bo był wyjątkowy. Zresztą jego trollowanie to nie była sztuka dla sztuki, a raczej forma krytyki obnażającej ludzkie wady celem poprawy społeczeństwa. Dowcipniś skradł świnie i uciekł. Kiedy go złapano, puszcza świnię na ziemię i wali ją ze słowami: tu sobie ryj, a nie pod moim domem. Umberto Eco stwierdził kiedyś, że naukowo żarty analizują ci, którzy ich nie rozumieją, bo nie mają poczucia humoru. Z kolei Cyceron wątpił, czy można w ogóle stworzyć jakąkolwiek sensowną teorię na ten temat, bo kiedy czytał Greków, którzy próbowali coś takiego zrobić, okazali się tak nudni, że z niczego nie można było się śmiać, jak tylko z tej nudy. No ale my nie żyjemy w starożytności. Co prawda duża część humoru jest dość uniwersalna, ale ilu z was zdarzyło się tłumaczyć komuś jakiegoś mema, bo miał on sens dopiero w jakimś kontekście, którego ta druga osoba nie znała. No tutaj mówimy o całkiem innym tle historycznym. Dowodem na to, że starożytni opowiadali sobie dowcipy, jest najstarszy zachowany przez historię zbiór około 265 żartów Filogelos, który rozpada mi się dosłownie w rękach. Czyli dosłownie miłośnik śmiechu, tak jak filozofos to miłośnik mądrości. Czyli po polsku byłby to filogel? Tylko że filogel to żel elektroizolacyjny do przeciwwilgociowego uszczelniania połączeń elektrycznych. Zbiór ten przypisuje się Hieroklesowi i Filagriosowi. Pochodzi on najpewniej z okolic IV wieku naszej ery, co mnie trochę rozczarowało, bo moim imperium rzymskim jest starożytna Grecja. Jest to więc twór bardziej rzymski, chociaż nadal w języku greckim. Tradycje są w pewnym sensie nierozerwalnie związane, a wiele żartów ma pewnie starsze korzenie niż samo cesarstwo. Ale to właśnie tradycja rzymska wniosła tu coś kluczowego, o czym sobie jeszcze powiemy. Ale Rzymcy wymyślił, żeby siedzieć na ziemi, przecież to jest takie niewygodne, że zaraz zwariuję. W ramach rzymskiego żartu mamy chociażby ten. Mędrek przebrał się w domu za uzbrojonego gladiatora i bawił się. Nagle dał mu ktoś znać, że idzie ojciec. Zrzucił zbroję i ściągnął na golennicę. I kiedy ojciec nadszedł, zastał go, jak czytał książki ze spuszczoną przyłbicą. Gladiatorzy to typowo rzymski wytwór, chociaż można by się oczywiście doszukiwać źródeł gdzie indziej. To jednak Rzymianie na powrót zbarbaryzowali Greków, którzy wyzbyli się takich Wszystko mi się posypało. Czekajcie. Chociaż oczywiście można by się doszukiwać źródeł gdzie indziej, to jednak Rzymianie zbarbaryzowali na powrót Greków, którzy wyzbyli się już takich brutalnych i prymitywnych rozrywek. Sam hełm nie był też byle jakim hełmem. Sekutor był gladiatorem specjalizującym się w walce z sieciarzem, który to z kolei walczył trójzębem. Hełm ten miał jedynie niewielkie otwory, więc no, czytanie w nim było wykluczone. Jak to z historią bywa, są to tylko okruchy tego, co mogło zostać zachowane. No i wiemy też, że podobne książki mogły powstawać już wcześniej. Przykładowo w IV wieku przed naszą erą w Atenach miała istnieć słynna grupa tzw. 60, którzy spotykali się w świątyni Heraklesa i mieli wspólnie ćwiczyć się w sztuce komicznej. Ich reputacja dotarła aż do samego Filipa II Macedońskiego, który wysłał im jeden talent srebra, żeby spisali dla niego taką księgę żartów. Dla kontekstu, jeden talent srebra miał odpowiadać w tamtych czasach 9-letniej pracy wykwalifikowanego robotnika. Nie żeby Filip aż tak bardzo chciał zostać ten daperem, po prostu był dość rozrzutny. A czy taka książka z ich rąk faktycznie wyszła, nie wiadomo. Kultura grecka z pewnością zrodziła różnego rodzaju zbiory zawierające dowcipne epigramaty, maksymy, powiedzenia czy zagadki. I moglibyśmy bez końca debatować, gdzie leży granica między jednym a drugim, jakie były ich funkcje i co można zaliczyć do dowcipów. Ale to, co w tej historii z Filipem jest ważne, to to, że chociaż
był to jeszcze okres klasyczny, to powstanie takiej księgi nie jest z ducha greckie. W kontekście, w jakim przedstawił to Athenaios w uczcie mędrców, wynika, że było to zjawisko postrzegane negatywnie. Filip, bogaty i potężny władca, błędnie twierdził, że może sobie po prostu kupić taką umiejętność przez utowarowienie jej. Ale to właśnie w świecie rzymskim taka komodyfikacja żartów, które są zbierane, przekazywane, kupowane i sprzedawane dalej, staje się normą kulturową. O ile więc żarty w starożytnej Grecji na pewno istniały, to nie miały one, o ile wiemy, charakteru towaru. Być może więc Rzymianie ukształtowali naszą rzeczywistość humoru w podobny sposób, jak zrobili to w obrębie prawa. A skoro już o tym mowa, to charakterystyczne jest to, jak w Filogelosie kwestie prawne często się przewijają. Setnik sydoński, kiedy zobaczył, że woźnica przejeżdża wozem przez Agorę, kazał go wychłostać, a kiedy tamten oświadczył: jestem obywatelem rzymskim i wedle prawa nie wolno poddać mnie chłoście, setnik kazał wybatożyć woły. Mamy jeszcze sporo do nadrobienia w kwestii ucywilizowania miast. Chociaż nie wiem, czy batożenie samochodów w centrach coś by pomogło. Za to rynek najmu już najwyraźniej wtedy doskwierał ludziom. Gmur, potknąwszy się ze schodów, spadł. Kiedy właściciel domu powiedział, kto tam, odchrząknął: to ja się potknąłem o mój czynsz, co ci do tego? A landlordzi już wtedy nie byli godni pozazdroszczenia. Zawistny pan, zobaczywszy, że najemcy są szczęśliwi, wypędził ich ze swojego domu. Żarty w Filogelosie są satyryczne, cięte i często mają ośmieszyć albo skompromitować drugą osobę. Opierają się w dużej mierze na kontraście, na nielogicznym zachowaniu bohatera. Macie sytuację A, z której sensownym zachowaniem byłoby zachowanie B, a on robi coś w ogóle od czapy. Jest w tym rodzaj logiki, tylko takiej, która ostatecznie okazuje się nielogiczna. Także drogą logicznego rozumowania dochodzimy do absurdu. Przykładowo, mędrek w kąpieli dał nura i omal się nie utopił. Zarzekł się więc, że nie wejdzie do wody pierwej, niż nauczy się dobrze nurkować. Albo do błędnego koła. Dwu mędrków, odprowadzając się wzajemnie po uczcie, z tego uszanowania w ogóle nie poszło spać. Jeśli rozgrywa się między dwoma osobami, może przyjąć formę szermierki słownej. Lekarz przyszedł do zgryźliwca i dotknąwszy go powiedział: niedobrze, gorączkujesz, a ten odpowiedział: jeśli to umiesz lepiej gorączkować, proszę, oto łóżko, kładź się i gorączkuj. Zresztą relacje z lekarzem były dość skomplikowane, bo były dużo bardziej personalne niż obecnie. W końcu im więcej by chorowaliśmy, tym więcej on mógł zarobić. Mędrek w chorobie obiecał lekarzowi honorarium, jeśli wyzdrowieje. A kiedy żona robiła mu wyrzuty, że pije wino w gorączce, powiedział: a ty byś chciała, żebym wyzdrowiał i musiał płacić lekarzowi honorarium. Niektóre są dla nas formą czarnego humoru, ale dla nich to był po prostu humor. Mędrek pochował syna i spotkawszy jego nauczyciela powiedział: chłopak przyszedł do szkoły? Nie, bo zresztą profesorze umarł. W żartach pojawiają się takie postaci jak dowcipniś, zgryźliwiec, tępak, tchórz, chorobliwie nieśmiały, zawistnik, pijak, głodomór, żarłok, śmierdzi gęba, śmierdzi skóra, człowiek z przepukliną, eunuch, wróg kobiet, kobieta lubieżna, skąpiec czy chwalipięta. Są też rozdziały na temat całych społeczności, abderytów, sydończyków i kmejczyków. Ale najczęstszym obiektem żartów są tak zwani scholastikos. Tutaj autor tłumaczy ich jako mędrka, ale w angielskich tłumaczeniach widziałem, że używa się tak zwanych egghead, czyli jajogłowy. Dlatego też będę stosował mędrka i jajogłowego zamiennie. Co prawda mędrek brzmi trochę staroświecko, ale ma to swój urok. Jest to ktoś wykształcony, ale pozbawiony życiowego doświadczenia i zdrowego rozsądku. Jest taki mądry, że aż głupi, bo odklejony od rzeczywistości. Stosuje logikę tak ściśle, że okazuje się być jej pozbawiony. Jajogłowy spał razem z ojcem. To nie tak jak myślicie, chyba. W nocy stawał na łóżku i zjadał wiszące nad łóżkiem kiście winogron. Ojciec ukrył pod garnkiem lampę, wstał i nagle odsłonił światło. Wtedy mędrek, stojąc wyprostowany na łóżku, zachrapał, udając, że śpi. Mędrek wlazł nocy na własną babkę. Kiedy brał za to baty od swego ojca, powiada: ty już tyle czasu wozisz się na mojej matce i nic ci za to nie zrobiłem, a teraz wściekasz się, żeś mnie raz zastał na twojej. Ja też nie do końca rozumiem, jak wyglądały relacje rodzinne w tamtych czasach. W każdym razie nie warto było praktykować tego typu uciek, bo groziła za nie wysoka kara. Jeśli ktoś uwiedzie będącą krewną pannę lub żonę innego, z którą nie może zawrzeć małżeństwa,
niech zostanie zesłany na wyspę, ponieważ podwójną zbrodnią jest kazirodztwo, skoro pogwałcił krewną wbrew prawu boskiemu i dodał do tego cudzołóstwo bądź nierząd. Deportacja wiązała się z utratą obywatelstwa, to z utratą praw, no i generalnie jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. A nie mówię już o aspekcie religijnym czy moralnym. Z pewnością silna była wtedy władza ojcowska, a od pewnego wieku równie silna chęć wyrwania się spod tej władzy, czasami wyrażana dość dosadnie. Dwóch mędrków uskarżało się przed sobą wzajemnie, że ich ojcowie tak długo żyją. Jeden powiada: wiesz co, uduśmy ich, każdy swojego. Uchowaj Boże, powiada drugi, jeszcze nas okrzyczą za ojcobójców. Za to, jeśli chcesz, ty wykończ mojego, a ja twojego. Cytując słynnego gladiatora Mariusa Pudzianusa Maximusa: to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Bo zabójstwo przez pośrednika to nadal zabójstwo. Groziła za to kara w postaci penaculei, czyli zaszycie żywcem w skórzanym worku i wrzucenie do wody. Matki też nie miały lekko. Abderycie umarł ojciec. Nawet żart o matce musi się zacząć od ojca. Spaliwszy wedle obyczaju zwłoki na stosie, pobiegł do domu do złożonej chorobą matki i powiedział: jeszcze trochę drew zostało, jeśli chcesz i możesz, można by cię na nich spalić. To się nazywa oszczędność. Mędrek jadł obiad razem z ojcem i kiedy postawiono przed nimi wielką sałatę z wielu pięknymi liśćmi, powiedział: ty ojcze zjedz dzieci, a ja matkę. No tak, wiem, że nie chodzi dosłownie o matkę dzieci, chyba. Obrywało się nawet zwierzętom, chociaż często bardziej dosłownie. W końcu, jak pouczyła nas anegdota o chryzypie, który umarł oglądając osła jedzącego figi, jest to zwierzę wybitnie komediowe. W Abderach zabłąkany osioł wlazł do gimnazjonu i wypił oliwę. Abderyci zbiegli się, posłali po wszystkie osły w mieście, sprowadzili je na jedno miejsce i dla ostrzeżenia i przykładu sprali przed nimi batami tego osła. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Z analogicznych przykładów historyk Pliniusz Starszy podawał, że w Afryce ukrzyżowano lwy, żeby inne bały się napadać na wioskę, albo wypuszczano wykastrowane myszy, żeby wypłoszyć inne. A skoro już była mowa o ośle, to nie może zabraknąć żartu o figach. Dwóch Kemejczyków kupiło dwa dzbany suszonych fig. Jeden w tajemnicy przed drugim wyjadał figi nie z własnego dzbana, ale z tego drugiego. I kiedy tak nawzajem wyjedli figi, każdy zwróciwszy się do własnego dzbana zobaczył, że jest pusty. Złapali się więc nawzajem i poprowadzili do archonta. To był taki najwyższy urzędnik w mieście. Archont po rozeznaniu sprawy rozkazał im zamienić się pustymi naczyniami i nawzajem wypłacić sobie grzywnę. Filogelos, jakiego znamy, to tak naprawdę amalgamat różnych wersji manuskryptów, jakie znaleziono na przestrzeni wieków. Być może nigdy nie był czytany w takiej formie, w jakiej my go możemy przeczytać. Żarty te, jak pewnie już zdążyliście zauważyć, są bardzo skrótowo napisane i wydaje się, jakby często w nich czegoś brakowało. Więc może są to tylko takie szkielety, z których komicy korzystali i dopiero nadawali im właściwy kształt i formę według uznania. Niektóre z nich to po prostu anegdoty wyprane ze szczegółów, dzięki czemu są bardziej uniwersalne. Na takiej zasadzie mógłbym opowiedzieć o jednej z anegdot Diogenesa, pozbawiając jej wszelkich szczegółów, ale zostawiając samą ideę żartu. Facet kładł sobie przed wejściem nową wycieraczkę z napisem: można wejść, jeśli jest się miłą i fajną osobą. Na co widzący to sąsiad zapytał: to jak pan teraz wejdzie? Historycznym przykładem takiej ogołoconej anegdoty może być ten żart. Mędrek wywoził z Koryntu posągi pokryte starymi malowidłami i ładując je na okręty zagroził właścicielom: gdybyście je poniszczyli, zażądam, żebyście mi oddali nowe. To przykład zdepersonifikowanej... trudne słowo. Anegdoty o słynnym wodzu i polityku Lucjuszu Mummiuszu Achajskim, który po zdobyciu i zrównaniu z ziemią Koryntu wywiózł do Italii dzieła sztuki. Nie wiadomo, czy rzeczywiście zawarł aż tak głupią umowę, ale mogła to być po prostu zmyślona i rozpowiadana przez wrogów politycznych historia, żeby go zdeprecjonować. Bo był on z pochodzenia plebejuszem, homo novus, bez tradycji rodowej. W skrócie Dorobkiewicz. Ludzie z najniższych warstw nigdy nie mieli łatwo, szczególnie niewolnicy. Abderyta zobaczył rozpiętego na krzyżu biegacza i powiedział: na bogów, on już nie biegnie, ale leci. Kara taka była uważana za hańbiącą, więc możemy podejrzewać, że ten biegacz był właśnie niewolnikiem. Ktoś spotyka jajogłowego i mówi: ten niewolnik, którego mi sprzedałeś, umarł. Na bogów, odpowiada, póki był u mnie, nigdy nic podobnego nie zrobił.
Sprzedaż niewolnika była typowym zawarciem umowy kupna-sprzedaży i tak jak kiedyś, tak jak i dziś, kupujący był chroniony gwarancją z tytułu VAT towaru. Dla przykładu, jeżeli w przeszłości niewolnik zbiegł, stawał się tak zwanym fugitivus, a zatajenie tego faktu było właśnie ukrywaniem wady towaru, co najwyraźniej, tak jak współcześnie, było dość powszechnym zjawiskiem. To, jak niewiele znaczył głos niewolnika, mogą świadczyć też tego typu żarty. Ktoś przyszedł do domu z gryźliwca. Nie ma mnie w domu. Kłamiesz, przecież słyszę twój głos. Gdyby ci to powiedział mój niewolnik, uwierzyłbyś mu. Czy ci się zdaje, że mniej od niego zasługuje na wiarę? Ogólnie kwestia tożsamości to była ważna rzecz. W świecie rzymskim tożsamość stanowiła problem. Ludzie mogli zapaść się pod ziemię, wymyślać na nowo tożsamość, zmieniać imiona, udawać kogoś innego, ale z drugiej strony mogli mieć na przykład problem przekonać kogoś ze swojej dalszej rodziny, że są tym, kim naprawdę są. Ilość tego typu żartów sugeruje, że niepewność co do tożsamości była codziennością. Mędrek spotyka znajomego i mówi: słyszałem, żeś umarł. Przecież widzisz, że żyje. A jednak ten, co mi to powiedział, o wiele bardziej zasługuje na wiarę niż ty. Albo: było dwóch braci bliźniaków i jeden umarł. Mędrek spotyka drugiego i pyta: czyś to ty umarł, czy twój brat? Wraz z emigracją Polaków do Ameryki w XX wieku powstało zjawisko tzw. Polish Jokes, które w skrócie miały na celu wyśmiewanie Polaków za bycie prostackimi, głupimi, prymitywnymi. To w głównej mierze sprawka Niemców, ale nie o tym ten materiał. Żarty sprzed wieków o abderytach mają dość podobny charakter. Abderyta, dłużny komuś osiołka, nie mogąc go oddać, prosił, aby zamiast niego przyjął dwa muły. W żarcie chodzi o to, że muł to jest mieszanka osła i konia, przy czym muł potrafił być dwa, nawet cztery razy droższy od osła. Wiecie, taki żart matematyczny, w sumie całkiem sporo ich tutaj jest. Nie bez powodu możemy kogoś obrazić, nazywając go abderytą. Chociaż, żeby to zrozumiał, musi być w jakimś stopniu erudytą. A przecież Abdera dała nam tak wybitnych myślicieli jak Protagoras czy Demokryt. Są jeszcze żarty o Sydończykach, chociaż nie są oni bezimiennymi głupkami, tylko zwykle związani są z jakimś zawodem. Do kucharza sydońskiego powiedział ktoś: pożycz mi noża do Smyrny, a ten na to: nie mam noża, co by aż tam dosięgł. Może już głupieje po prostu, już się zaczynam śmiać z tych żartów, z których się nawet nie śmiałem wcześniej. Już po prostu za długo to nagrywam. Byli jeszcze Kymejczycy, z których głupoty śmiano się od wieków, bo zdaniem greckiego historyka i geografa Strabona zajęło im jakieś 300 lat, żeby zdać sobie sprawę, że żyją nad morzem. Chodziło o to, że nie pobierali opłat celnych w porcie, tak jak robiły to wszystkie inne miasta. Ktoś spytał Kymejczyka, gdzie jest mówca Drakontides. Sam tu jestem, powiada, ale z łaski swojej popilnuj mego warsztatu, a ja pójdę i pokażę ci. Ale zejdźmy do czegoś nam bliższego, czyli do nieśmiertelnych żartów natury fizjologicznej. Żarłok zaproszony przez przyjaciela na zbiór owoców, objadłszy się figami i winogronami, zasnął. Męczył go pełny żołądek i zdawało mu się, że widzi przyjaciela siedzącego na figowcu i zachęcającego go, aby jadł figi. Kiedy wlazł tam i najedli się, postanowili, że będą fajdać z góry figowca. Więc przyciśnięty pofajdał posłanie. Kiedy się zbudził i spostrzegł to, uprał kobierce, znów się potwornie obżarł i zasnął. I znowu we śnie widzi, że przyjaciel siedzi na figowcu i woła go do siebie. Więc podnosi oczy do góry i mówi: znów mnie chcesz nabrać, żebym, kiedy mi się będzie zdawało, że fajdam z figowca, pobrudził kobierce. Ale ja się już nie dam nabrać. Najpierw się wyfajdam, a potem wlezę na górę. I przyciśnięty znów zapaskudził kobierce. Żeby właściwie oddać komizm tamtych czasów, pozwolę sobie na trochę większą bezpośredniość. Bo Rzymianie mieli najwyraźniej bogatą tradycję srania gdzie popadnie. Na przykład na groby. Na nagrobkach znajdowano takie napisy jak: kto tu odda mocz lub się wypróżni, niech rozgniewa bóstwa niebieskie i podziemne. W satyrykach Petroniusza bohater uczynił jednego z wyzwoleńców strażnikiem swojego grobu, żeby ludzie nie przychodzili się tam wypróżniać. A przy murach, posesjach i świątyniach pojawiały się napisy w stylu cacator cave malum, czyli strzeż się nieszczęścia ty, który się tu wypróżnisz. Moglibyście więc w starożytnym Rzymie umieścić na swoim nagrobku napis nie zesraj się i byłoby to całkiem poważnie potraktowane. W żartach pojawia się więc mocz. Abderyta na przechadzce zobaczył siesiającego człowieka z przepukliną i powiedział: no ten to się już do wieczora nie wyszczy. Pierdy. Abderyta słyszał, że pewien gatunek cebulek i cebula powodują wiatry. W czasie żeglugi, kiedy nastała cisza morska, napełnił nimi worek i zawiesił u rufy statku. Znowu pierdy.
Śmierdzi gęba smażył kiełbaskę i ciągle dmuchał na ogień. Kiedy już była gotowa, nie spostrzegł, bo ciągle pierdział. I inne dolegliwości. Śmierdzi gęba spotyka lekarza i mówi: panie doktorze, popatrz, wrzód w ustach mi zeszedł. I rozdziewa usta. Lekarz odwrócił się ze słowami: to nie wrzód ci zeszedł, tylko dupa podeszła. Wybitne poczucie humoru po prostu. Albo śmierdzi gęba, chcąc popełnić samobójstwo, okrył głowę płaszczem i chuchnął. I tak zgrabnie i płynnie przechodzimy do tematyki samobójstwa. Śmierć w tamtych czasach była dużo bliższa człowiekowi. To też, żeby złagodzić jej najwyraźniej nieświeży oddech na plecach, trzeba było posiłkować się żartami. Ktoś przyszedł do zgryźliwego lekarza i powiedział: doktorze, nie mogę ani położyć się, ani ustać, ani siedzieć. Na to lekarz: zostaje ci tylko powiesić się. Ale żarty z samobójstw mają raczej korzenie w epoce przedchrześcijańskiej. W Rzymie istnieli tak zwani cenzorzy, czyli urzędnicy, których głównym zadaniem było sporządzanie spisu obywateli i ich majątku. W ich zakresie było też tak zwane cura morum, czyli czuwanie nad moralnością obywateli. Gdybyście więc źle się zachowywali, mogliby przy waszym nazwisku sporządzić stosowną notę, przez co trochę w przedości, a trochę na serio spadał wasz social credit score. Jezu, komunizm, Orwell, 1984, pomocy! Powieszenie się było najgorzej postrzeganym sposobem zadania sobie śmierci. Dlatego człowiek, który się tego dopuszcza, jest głupcem albo po prostu abderytą, na jedno wychodzi. Głupiec słyszał, że w Hadesie są sprawiedliwe sądy, więc kiedy miał sprawę do sądu, powiesił się. Albo abderyta chciał się powiesić, stryczek urwał się, a on rozbił sobie głowę. Wziął od lekarza plaster, nałożył na ranę, po czym znów poszedł się powiesić. To, z czego się na co dzień śmiejemy, pokazuje nam w jakimś stopniu, co nam doskwiera. Gdzie są jakieś zakłócenia czy niepokoje społeczne, kulturowe czy psychiczne. Humor pozwala nam w jakimś stopniu się zdystansować i inaczej spojrzeć na świat. Często w krzywym zwierciadle, w przerysowany sposób, ale wciąż na tę samą rzeczywistość. Inne rzeczy, które są oczywiste, a przez to niezauważalne i niepoddawane refleksji. Komik jest antropologiem naszego codziennego życia. I podobnie nas, o ile łapiemy sens tych żartów, zamienia w takich domowych antropologów. Nie tylko uwalniamy się na chwilę z paszczy zdrowego rozsądku, ale też wyraźniej widzimy jego przeinaczenia i skróty, na których się opiera. Żarty mogą być więc z jednej strony intelektualnymi narzędziami, a z drugiej oknami do naszej nieświadomości. Filogelos pozwala nam zbudować obraz rzymskiego społeczeństwa, który co prawda wykrzywiony i ograniczony, ale który przy odrobinie wysiłku możemy zrekonstruować. Ludzie w nim aktywnie uczestniczą w życiu politycznym. Pokazują, jak bardzo prawo było obecne w ich życiu na każdym kroku. Przebijają się tam powszechne poglądy czy różne tendencje, jak mizoginizm czy stosunek do małżeństw, dbałość o wykształcenie potomstwa czy zapewnienie córce posagu, ale też chęć wyzwolenia się spod władzy ojca. Funkcjonowanie niewolników, powszechność kradzieży, śmierci i podatków. Nie ma czegoś takiego jak pierwszy żart na świecie w dosłownym sensie. Musielibyśmy wszyscy zgodzić się na jakąś arbitralną definicję, którą koniec końców będzie i tak łatwo podważyć. Bo co odróżnia dowcip od wszystkich innych werbalnych sposobów wywoływania śmiechu? Czy dowcipny epigramat, bajka czy kalambur liczy się jako żart? Czy możemy sobie wyobrazić taki moment w historii ludzkości, kiedy język nie był używany do wywoływania śmiechu? I czy w ogóle dowcip musi być wyrażony w języku? Oczywiście spory o genezę zjawisk są zwykle problematyczne. Kiedy jednak w komedii rzymskiego komediopisarza Plauta jeden z jego bohaterów, Gerasimus, ogłasza, że sprzeda swoje żarty za dobrą kolację, jesteśmy w dobrze nam znanym świecie żartów. Żartów, które stanowią swego rodzaju towar. Mimo że sama ta scena jest żartem, to są one wyraźnie przedmiotami, które mają wartość wymienną. Istnieją niezależnie od konkretnego człowieka. Nie wiem, czy cokolwiek was z tego rozbawiło. To, że rozpoznaliśmy humor przynajmniej w niektórym z tych żartów, jeszcze nie oznacza, że są one śmieszne. A nawet jeżeli to część tego śmiechu, przynajmniej u mnie, brała się z tego, że po prostu chciałem się z tego śmiać. Ale też z tego, że śmianie się z żartów, które mają nieraz po 2000 lat, samo w sobie jest śmieszne. Tyle, że czasami nie ma co wkładać zbyt wiele wysiłków w to, żeby doszukać się gdzieś tej śmieszności. Możemy spokojnie założyć, że wiele z tego nie rozbawiłoby nawet rzymskiej publiki. W końcu dobre i złe żarty istnieją obok siebie nierozerwalnie. Potrzebujemy tych złych, żeby docenić te dobre. Rzecz jasna, przytoczyłem wam tylko niektóre z nich, ale w
wydaje mi się, że przynajmniej kilka nadal się broni i szczerze mnie rozbawiły. Ale jak wiemy, humor jest w pewnym stopniu subiektywny. Postscriptum jeszcze kilka żartów, które już nie wiedziałem gdzie wsadzić. Tchórzliwy bokser napisał sobie na czole miejsce zawierające organy życiowe. Kiedy przeciwnik tłukł go bezlitośnie, powiedział do sędziego: czy on nie umie czytać i chce mnie zabić? Tchórzliwy bokser to oksymoron, o czym przekonał się swego czasu Gołota po przyjęciu ciosu od Tysona. Mędrek, mając przeprawić się przez rzekę, wjechał konno na statek. Ktoś go pyta, czemu nie zsiada z konia. Bardzo się spieszę, odpowiada. Mędrek miał pole w odległości wielu mil. Żeby je przybliżyć, przewrócił 7 kamieni milowych. Rzymianie umieszczali kamieni milowe co, no, rzymską milę, czyli jakieś 1,5 kilometra dla orientacji. Więc no, wiecie, jak je przewrócicie, to macie mniej do pokonania. Mędrek w czasie bitwy wdrapywał się na mury i ktoś cisnął w niego garnkiem pełnej nieczystości. Ten wrzasnął: ty nie chcesz czysto walczyć? Mocujący się dowcipniś upadł w błoto i żeby się nie wydawało, że jest niewyćwiczony w zapasach, wytarzał się w nim i całkowicie pokryty błotem powstał z pyszną miną. Ktoś przyszedł spytać głupiego wieszczka, czy wróg jego powróci z podróży. Odpowiedział, że nie wróci. Gdy w dzień później wieszczek dowiedział się, że tamten przyjechał, powiedział: ależ on już jest całkiem bezwstydny. Lekarz głodomór zobaczył chleb leżący w dziurze. Nałożył na nią plaster wyciągający. Bawi mnie po prostu sama koncepcja tego, że może leżeć chleb w dziurze i ktoś go wyciąga sobie stamtąd jeszcze plaster. Materiał miał pojawić się na początku grudnia, potem przed świętami, potem po świętach, ale przed nowym rokiem, a wyszło jak zwykle. Życie mnie zaskakuje, że trzeba jednak coś robić poza pracą i snem. Ale hej, nowy rok to nowy ja, więc tym razem będzie inaczej, prawda? Prawda? Nagrałem w zeszłym roku całe 4 materiały. Teraz mamy już jeden, więc całkiem dobry początek. Wspierajcie kanał, jak chcecie, będzie mi bardzo miło. Zostawiajcie komentarze i tak dalej. I mam nadzieję, do zobaczenia już niedługo. Moje nogi, Boże.